Czyżby powrót do GTA San Andreas, moi drodzy? Mamy w GTA Online, czy w GTA 5, możliwość odpalenia jetpacka, krótko mówiąc. Ten jetpack wygląda inaczej niż w GTA San Andreas. Pamiętacie, w GTA San Andreas mieliśmy takie jakieś dyszki, dwa takie jakieś małe kanisterki z czymś i fantastycznie, nie? Tutaj mamy już poważną sprawę, zobaczcie, taki odrzutowiec. Chyba gdzieś na YouTubie widziałem taki pojazd, wiecie, że rzeczywiście on latał i tam unosił jakiegoś człowieka, z tym, że oczywiście w GTA możemy prawdopodobnie tym poruszać się w powietrzu bez przerwy, no a tam przez ograniczony, bardzo ograniczony czas. Więc tak to sobie wygląda. Możemy ten pojazd modyfikować, widzieliśmy, że na zwiastunie on miał zainstalowane rakiety. Nie jest zbyt szybki. Spróbujmy tak może osiągnąć maksymalną prędkość, lecąc do przodu. Chociaż wiecie co? Za wolny też nie jest, tylko on się tak trochę dłużej rozpędza jakby, nie? Wow, 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 co tam się tu stało? Trochę się dłużej rozpędza. Ja bym chciał, żeby to był taki tryb, a nie wiem czy taki jest, bo sprawdzałem, przyciskałem wszystko i chyba tego nie ma. Możemy sobie tylko to podwozie wysunąć jakby. Nie wiem co się stanie jak wylądujemy bez podwozia, możemy zaraz sprawdzić. Chciałbym, żeby był tu taki tryb, że lecimy w takim, no, poziomym trybie, tak? Bo teraz mamy taki pionowzlot, a chciałbym, żebyśmy mogli też sobie normalnie tak lecieć, bo te silniki są takie dosyć duże i myślę, że dałby radę, no nie? Tylko nie wiem jakby postać miała patrzeć, to chyba musiałaby patrzeć tak do góry. Dziwne troszeczkę, co? Widok z kokpitu to już wam pokazywałem. Mamy sobie tutaj dwa joysticki, którymi steruje postać. I tyle, no i to lata. Tak jak wspomniałem, możemy sobie tutaj zamontować parę rzeczy. Sprawdzimy odporność na jakieś tam rakiety, nie rakiety i inne takie rzeczy. Ten pojazd na pewno będzie ciężko trafić, jeśli chodzi o jakieś rakiety takie niesamonaprowadzane, bo no jest mały, nie? Okej, spróbujmy wylądować bez podwozia. Dosyć szybko się tutaj dostałem, na tą górę trzeba przyznać. Nie jest aż taki super wolny, no ale do szybkich on też nie należy. Na pewno lepszy niż lotnia z poprzedniego update'u, pamiętacie? Nie mogę teraz wylądować. Znaczy, cisnę do dołu, ale postać się jakby unosi nad ziemią. Dopiero jak otworzę podwozie, pewnie się wyląduje. O, okej. No i wysiadamy z tego w ten sposób i w ten sposób też do niego wsiadamy. Nie jest tak jak w GTA, że podnosimy jak jakąś leżącą na... W GTA San Andreas, że podnosimy jak leżącą na ziemi broń. No i jedna rakieta sprawia, że robi się ogromny wybuch, tak? I wszystko się dookoła podpala, no bo to w zasadzie taka latająca beczka z paliwem. No nie, mam tylko tam jakieś małe silniki do tego. Także taki ciekawy pojazd, ciekawy tak jak ta lotnia z poprzedniego update'u. Czy użyteczny? No to się okaże dopiero jak zainstalujemy rakiety, jak one będą strzelać. Ale ogólnie po tym co widzieliście przed chwilą, raczej nie chcecie chyba tak skończyć. A podejrzewam, że jak Hunter wystrzeli w was 70 rakiet, albo ktoś z dołu strzeli was ze snajperki, tej wybuchowej, nie? No to rozmowa będzie krótka ogólnie. Kolejnym pojazdem jaki wam przedstawię jest Avenger. Czy wam się to kojarzy z Avengersami, czyli tam Iron Man i ci inni? Nie wiem, no pojazd wygląda dość futurystycznie, nie jestem pewny czy taki występuje normalnie. Mamy dość duży kokpit, wow, fajnie wygląda. Zobaczmy. O, wow, okej. Okay. Możemy się tu całkiem spoko rozejrzeć dookoła. Wow, spoko to wygląda w środku, fajnie to wykonali, no nie? Mam tutaj kokpit, drzwi. Wszystko fantastycznie. No i mamy ogromne śmigła. Możemy się unosić pionowo. Tutaj chyba na dole mamy jakąś kamerę nawet, zobaczcie. Pewnie pilot, czy tam dodatkowy strzelec, czy pilot dodatkowy będzie miał jakieś ciekawe funkcje z tym związane. Z tyłu mamy luk. Zobaczmy, czy damy radę go jakoś otworzyć. Nie. Naciskam tutaj po kolei przyciski. Nic się nie dzieje. Widzę, że też nie da się przełączyć trybu, gdy jesteśmy przy ziemi, bo jak jesteśmy w powietrzu, da się ustawić, żebyśmy normalnie lecieli poziomo, tak? Teraz mamy taki pionowzlot. Ciężko powiedzieć, czy to jest śmigłowiec, czy to jest samolot. Jak myślicie? Czy to jest bardziej samolot, czy bardziej śmigłowiec? No nie wiem.
to chyba nie ma większego znaczenia nazewnictwo, tak? Jest to VTOL po prostu, pionowzlot, no. Coś nie mogę tutaj, no nie wiem, bo wiecie, że w niektórych pojazdach da się ten luk otworzyć, tylko że tam jakimiś modami kiedyś trzeba było tam uderzać samochodem, czy jak w ten luk, ale tutaj on wygląda na to, że chyba jest możliwy do otworzenia. No nie wiem, trzeba będzie pokombinować i popróbować tego. Tak czy inaczej możemy się tym wznieść dość wysoko. Znaczy no, tak jak normalnie. Po prostu możemy się tym wznieść pionowo, tak? Ogromne ma śmigła. I to wygląda, to jest taki bardziej śmigłowiec, no. Lećmy. Cyk, jak jesteśmy za nisko, to nie polecam się w ten tryb przełączać poziomego lotu. Ale jak już jesteśmy trochę wyżej, nie ma problemu. No i zobaczcie. Teraz te śmigła. No nie wiem, to jest taki. Nie wiem jak to nazwać, no. Zobaczcie jak to leci. No. Czy to jest sterowne? No dosyć. Jak na taką dużą kobyłę, spoko. Ogromne te śmigła są, ja nie mogę. Tak? W każdej chwili możemy się na ten normalny tryb. Tylko to jest też taka uwaga, że jak do góry nogami będziemy lecieć w ten sposób i przełączymy się na ten tryb pionowego startu czy pionowego lądowania, no to będzie lipa, no, staną się brzydkie rzeczy. Już jeden taki pojazd mieliśmy, prawda, który oferował nam pionowzlot i był przy okazji samolotem. Tutaj widzę, że jest taka jedna rzecz, jeśli jesteśmy w tym pionowzlocie, bardzo długo musimy się obracać, no nie? Co jest dość oczywiste, no bo nie mamy tego stabilizującego śmigiełka z tyłu, więc żeby zawrócić w ten sposób, no potrzeba dużo czasu, co w niektórych przypadkach może okazać się bardzo niekorzystne, że tak powiem. Sprawdźmy ile, czy jaką ma wytrzymałość, czy jak strzelimy z niego, w niego z rakiety, to co się stanie? Dobra, zahamowałem, wychodzimy. Nie no, ja myślę, że jedna rakieta i koniec, nie ma rozmowy nawet. Hop. No, także tutaj żadnego pancerza nie ma, a warto to teraz sprawdzać, bo po ostatniej aktualizacji okazało się, że niektóre pojazdy latające jak Hunter mają pancerz i wytrzymują co najmniej jedną rakietę. Więc sprawdzam teraz na każdych pojazdach ich wytrzymałość. Dziękuję wam, że byliście na tym odcinku, mam nadzieję, że podobały się te dwa pojazdy, które wam przedstawiłem. Trzymajcie się, na razie!